Zagroda pokazowa w Wolińskim Parku Narodowym znajduje się na wyspie Wolin około 2 km na wschód od Międzyzdrojów. Powierzchnia zagrody wynosi 28 hektarów. Początki hodowli żubra sięgają roku 1976, kiedy sprowadzono pierwsze 4 żubry z Puszczy Boreckiej i Białowieskiej. Obecnie w zagrodzie przebywa 8 osobników, w tym 2 urodzone w 2020 roku żubrzątka oczekujące na imię. Dorosłe i zdrowe osobniki są przekazywane do innych stad, aby zapobiec zbyt bliskiemu pokrewieństwu. Żubry nie są jedynymi zwierzętami przebywającymi w zagrodzie na Wolinie. Żyją tu także sarny i dziki oraz orły, które są zwierzętami chorymi lub osieroconymi, którym zapewniono opiekę weterynaryjną. Kiedy odzyskają siłę i zdrowie, zostaną wypuszczone na wolność. Rocznie zagrodę pokazową żubrów odwiedza ponad 160 tysięcy turystów.